Problemy sądowe Anny Samusionek? Takie informacje podają media. Tygodnik Twoje Imperium donosi, że 15 marca bieżącego roku sąd nakazał aktorce zaprzestania pobierania alimentów na córkę, gdyż od 2 lat jest ona pod opieką ojca. Ile w tych wszystkich informacjach jest prawdy? Spór Anny Samusionek i jej byłego męża Krzysztofa Zubera trwa od 2005 roku. Aktorka oskarżyła partnera o znęcanie się. Wówczas po zaledwie 3 latach małżeństwa para uzyskała rozwód bez orzekania o winie. Podczas rozprawy rozwodowej sąd zobowiązał Zubera do płacenia alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie. W związku z tym, że rodzice nadal nie mogli dojść do porozumienia, sąd skierował dziewczynkę do domu dziecka, a następnie pod opiekę rodziny zastępczej. W maju 2014 roku na kolejnej rozprawie wydano wyrok, decyzją którego Samusionek zobowiązana jest do opłacenia alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie na córkę, która 2 lata temu wróciła pod opiekę ojca. Relacjonuje Twoje Imperium. Obowiązkiem pani Samusionek było zgłoszenie do sądu faktu, że Angelika już z nią nie mieszka, ale tego nie zrobiła. W tym czasie podobno aktorka pobierała alimenty w wysokości 2000 zł miesięcznie. Teraz pieniądze musi oddać. Czytamy w tygodniku. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Anną Samusionek, a w odpowiedzi usłyszeliśmy: ze względu na dobro mojej córki nie biorę udziału w medialnej nagonce i robię wszystko, co w mojej mocy, by ją zakończyć. Wyciąganiem konsekwencji z pomówień i kłamstw, jakie się ukazały na mój temat, zajmuje się kancelaria prawna. Nic mi nie wiadomo o tym, że Twoje Imperium prosiło mnie o komentarz w tej sprawie, powiedziała aktorka w rozmowie z plotek.pl. A ja powiem, że Wy możecie pozostawić komentarz pod tym wideo i odwiedzić nas na naszym oficjalnym profilu na Facebooku. Dzięki za uwagę, widzimy się niebawem.